Jest już po godzinie 11, więc producenci ciągnika, który stoi za mną, a który na razie jest niespodzianką, mówią na dzień dobry konnichiwa. Nie wiem, czy to coś wyjaśnia, ale jeżeli nie, to dziś zaprezentujemy Wam na naszym teście farmera ten oto ciągnik Kubota serii M7003, konkretnie model M7173. Jeszcze kilka lat temu ciągniki Kubota były niemal nieznane w Europie, gdyż Kubota jest producentem ciągników, owszem, od wielu lat, ale głównie specjalizowała się w ciągnikach niewielkiej mocy i były one bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Japonii. Wszystko zmieniło się 5 lat temu, kiedy na targach Agritechnika Kubota zaprezentowała pierwszą serię M7000, którą przekroczyła magiczną barierę 150 koni. W ubiegłym roku na targach Agritechnika Kubota zaprezentowała trzecią już serię ulepszoną, trzecią serię ciągnika M7000. Cała seria nosi nazwę M7003. Może ciężko w to uwierzyć, ale Kubota osiągnęła te 170 koni z silnika czterocylindrowego. W nowej serii M7000 silnik, czterocylindrowy silnik, ma pojemność 6,1 litra, czyli na jeden tłok przypada więcej niż 1,5 litra pojemności i generuje, ciągnik za mną generuje z tego silnika 170 koni, a z power boostem 175 koni. Niesamowite, prawda? Zajrzyjmy pod maskę. Oczywiście sercem ciągnika Kubota jest silnik produkowany przez Kubotę, ale warto podkreślić, że ten silnik o pojemności 6,1 litra ma moment obrotowy wynoszący 711 Nm. Naprawdę, uwierzcie, podczas pracy ten silnik nie wymięka. Z przodu klasycznie znajdziemy filtr powietrza, który bardzo łatwo wyjąć. Wystarczy odblokować cztery zatrzaski. Filtr mamy wyjęty. Zanim za filtrem znajduje się pakiet chłodnic, które do czyszczenia można delikatnie otworzyć. Wystarczy odblokować tylko dwa klipsy, jeden z prawej, drugi z lewej strony ciągnika. Pod maską jest jeszcze dużo miejsca. Ciągnik wydaje się krótki, ale to złudzenie. Wszystkie ważne podzespoły, takie jak zawieszenie przedniej osi, skrzynia biegów, oczywiście silnik i prawie cała kabina, znajdują się pomiędzy osiami. Ciągnik jest krótki, co widać teraz, gdy zamknę maskę. Przednie koło wystaje praktycznie o grubość opony przed linię maski. Sami zobaczcie. W naszym teście ciągnik współpracował głównie z kultywatorem Horsterano 3FX, który ma szerokość 3 metrów, ciężki Vaural Flex z tyłu, całość waży 2 tony i ma długość 3,5 metra. Doskonała przeciwwaga. Pewnie myślicie, że ciągnik czterocylindrowy przy takim kultywatorze odrywa się od ziemi i nie daje rady. Zobaczmy. Trzyma się bardzo mocno gruntu. Opowiadałem kilka słów o silniku, więc posłuchajcie, jak mruczy 170 koni z czterocylindrowego silnika o pojemności 6,1 litra. W sekrecie powiem Wam, że Japończycy ponoć czasem dzwonią, żeby im odpalić i żeby sobie mogli posłuchać, jak to pracuje. Posłuchajcie i Wy.
Moc dźwignialnego podnośnika w Kubocie M7173 wynosi 9600 kg, więc kultywator, z którym współpracuje ciągnik o wadze 2000 kg, nie robi na nim zbyt wielkiego wrażenia. Przedni podnośnik ma udźwig 3900 kg. Jeśli chodzi o hydraulikę, to ma ona wydajność 110 litrów na minutę. Ciągnik posiada 6 par wyjść hydraulicznych. Ciągnik, mimo tego rozstawu osi, który wydaje się być krótki, jest bardzo wygodny i przestronny. Wejście, wyjście z kabiny jest bezproblemowe, nawet dla takich dużych gości jak ja. Skoro już jesteśmy tutaj, to tutaj jest zbiornik AdBlue o pojemności 36 litrów oraz zbiornik paliwa o pojemności 330 litrów. Podczas naszego testu Kubota spalała średnio wraz z dojazdem na pole i podczas pracy z kultywatorem około 11-12 litrów na hektar pracy. Uważam, że nie jest to dużo i jest to bardzo dobry wynik. Silnik ciągnika Kubota spełnia normy emisji spalin TIR 5. Za ich oczyszczanie jest odpowiedzialny jednocześnie system SCR oraz filtr DPF. Filtr DPF przy lekkich pracach wypala się co około 15 godzin, natomiast przy ciężkich co około 36-40 godzin pracy. Producent gwarantuje, że konieczność czyszczenia filtrów DPF z popiołów nie nastąpi szybciej niż po 6000 godzin pracy. Warto wspomnieć, że cały ciągnik jest objęty dwuletnią gwarancją lub gwarancją na 2000 godzin, w zależności od tego, co minie pierwsze. Można ją rozszerzyć i uzyskać gwarancję na 5 lat lub 5000 godzin. Szczegóły tego rozwiązania poznacie u dealerów Kubota. Testowy ciągnik jest wyposażony w opony, myślę, Multibip. Z przodu jest to rozmiar 540 na 65 R28, natomiast z tyłu jest to rozmiar 650 na 65 R38. Na obydwu błotnikach ciągnika znajdują się przyciski, którymi można podczas sprzęgania ciągnika z maszyną unieść lub opuścić ramiona podnośnika, zrobić ruch wałkiem, żeby podłączyć wałek WOM, lub też sterować jednym z siłownikiem hydraulicznym, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeśli chodzi o hydraulikę, z tyłu są 4 wyjścia hydrauliczne oznaczone kolorami. Małym minusem, który można zarzucić, jest to, że nie ma oznaczeń, które to konkretnie numer wyjścia i trzeba jakby się do tego przyzwyczaić. Mogłoby to być oznaczone, byłoby lepiej. Znajdziemy również wejście IZOBAS, gdyż ciągnik jest w pełni kompatybilny z tym systemem, co umożliwia agregowanie wszelkich maszyn wyposażonych w IZOBAS bez konieczności instalowania do nich dodatkowych sterowników w kabinie ciągnika. Ma również dwuobwodowe hamulce pneumatyczne, hamulec hydrauliczny. Poza tym oczywiście zaczep transportowy automatyczny, który można regulować góra-dół. Cięgło górne z bardzo dobrym systemem odczepiania tego cięgła, dzięki czemu nie spadnie nam na głowę podczas agregowania maszyny. Wszystko jest solidne, duże i sprawiające bardzo dobre wrażenie. Kabina jest z tyłu zawieszona na dwóch miechach pneumatycznych, dzięki czemu komfort jazdy jest bardzo dobry. Komfort jazdy poprawia również resorowana przednia oś. Hai! To po japońsku znaczy tak. A tak właśnie wygląda królestwo, w którym operator spędza całe dnie w pracy. A więc po kolei. To jest dźwignia od rewersu. Jazda do przodu, jazda do tyłu. Wciskamy do dołu, położenie neutralne.
Ta dźwignia jest odpowiedzialna za przełączanie świateł, sygnał dźwiękowy oraz obsługę wycieraczek. Tutaj przed kierownicą jest cały panel, na którym wyświetlane są najważniejsze parametry pracy. Temperatura cieczy chłodzącej, ilość paliwa, prędkość obrotowa i takie rzeczy jak poziom AdBlue, ilość motogodzin, prędkość, wybrany aktualnie bieg i zużycie paliwa średnie na godzinę. Z prawej strony kierownicy mamy panel, który możemy załączać. Światła robocze oraz światło ostrzegawcze, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystko bardzo przyjemne w obsłudze i z wyczuwalnym klikiem przycisku. Wiadomo, działa, nie działa. W tym miejscu możemy sterować całą temperaturą ciągnika, poziom ciepła powietrza, miejsce, w którym ma iść i poziom pracy wentylatora. Tutaj znajdują się dźwignie odpowiedzialne za ustawienia prędkości wałków WOM. A tutaj są dwie dźwignie odpowiedzialne za włączanie i wyłączanie przedniego i tylnego WOM-u. Jeśli chodzi o obsługę hydrauliki, na joysticku mamy możliwość obsługiwania dwóch wyjść hydraulicznych. Na podłogietniku mamy możliwość obsługiwania kolejnych dwóch wyjść hydraulicznych i joystickiem obsługujemy kolejne dwa wyjścia hydrauliczne. Zatem odpalamy. Joystickiem obsługujemy przykładnie. Warto wspomnieć, że ciągniki M7000 trzeciej generacji mają do wyboru dwie przekładnie. Jest to przekładnia PowerShift przełączana pod obciążeniem dla wersji standard i premium oraz przekładnia bezstopniowa dla wersji premium KVT. Joystickiem przełączamy poszczególne biegi i zakresy biegów w górę do przodu. Widzimy, jak się nam zmieniają poszczególne biegi. Przekładnia ma 5 zakresów biegów i na każdym z nich jest 6 półbiegów. Przekładnia PowerShift może również pracować w trybie automatycznym i wtedy możemy ustawić coś takiego, że przekładnia samoczynnie będzie zmieniała biegi w zależności od potrzeb w danej chwili. Sercem ciągnika, sercem sterowania ciągnika jest monitor TELUS, na którym możemy zaprogramować wszystko. Tutaj możemy sobie zaprogramować obroty minimalne lub też maksymalne, których nie przekroczymy podczas pracy. Jeżeli zaprogramujemy 1800 obrotów, to ciągnik nawet po wciśnięciu pedału gazu do końca nie rozkręci silnika powyżej tej zaprogramowanej czynności. Do pracy automatycznej możemy również zaprogramować dwa poziomy jakby poziomy gazu i na przykład do pracy w polu zaprogramować wyższy poziom obrotów, a do pracy na obrociach niższy i potem tylko przełączać, używając tych dwóch przycisków na podłokietniku. Także na końcu pola nie musimy dotykać pedału gazu ani dźwigni zmiany biegów. Ciągnik pracuje automatycznie. Na monitorze można ustawiać wszystko. Można ustawić, tak jak już wspominałem, obroty silnika. Można ustawić przepływy oraz
wszelkie rzeczy związane z hydrauliką dla każdego z 6 wyjść hydraulicznych lub też nawet całkowicie je wyłączyć czy zablokować z poziomu monitora. Mamy również monitoring czasu pracy, który pokazuje wydajność na hektar, liczbę zużytego, ilość zużytego paliwa na godzinę i na hektar pracy, ilość przepracowanych hektarów, przejechany dystans, czas pracy i wszystko, co tylko ustawimy. Możemy również sterować szybkością opuszczania i podnoszenia tylnego podnośnika, no wszystkim, w co tylko jest wyposażony ten ciągnik. Można podłączyć rozsiewacz Kuboty, który nie tylko Kuboty, pracujący w standardzie Isobas i będzie on pracował. Jeżeli chcemy obserwować kilka funkcji na raz, wystarczy, że po odpaleniu jednej z funkcji wciśniemy diamencik w oknie, w którym chcemy to obserwować i tak na przykład tu moglibyśmy mieć podgląd kamerki lub też tu, a tutaj mamy podgląd na parametry pracy przekładni i silnika. Widzimy, jak zmieniają się obroty. Traktor jest bardzo intuicyjny, nawet jeżeli ktoś nie ma zbyt dużo do czynienia z elektroniką, to po krótkim przeszkoleniu doskonale sobie radzi z podstawowymi funkcjami obsługi ciągnika. Co ważne, jest też wersja standard, która ma mniej elektroniki, jest mniej rozbudowana, ale ciągle jest tak samo sprawna i silna, jak ten ciągnik, który testujemy. W joysticku mamy również możliwość sterowania rewersem. Wystarczy tylko wcisnąć dodatkowy przycisk, który znajduje się z tyłu i strzałkę, czy chcemy jechać do przodu, czy do tyłu. Nie trzeba używać rewersu przy kierownicy. To jest przycisk do załączania automatyki przekładni, kiedy chcemy pracować w trybie automatycznym. Tutaj sterujemy podnośnikiem. Możemy podnieść lub też opuścić. I jeżeli trzeba, znowu podnieść. Generalnie kabina ciągnika jest bardzo przyjemna, a to, że jest reserowana, to naprawdę poprawia komfort podczas jazdy po z reguły niezbyt równych polskich drogach dojazdowych na polach. Kubota oferuje system, który umożliwia ustawienie sobie w zależności od potrzeb ilości obrotów koła kierownicy do wykonania pełnego skrętu w lewo lub prawo. Tak jest, gdy system pracuje normalnie, tak jak w standardowym ciągniku. Żeby wykonać pełen obrót, 1, 2, 3, 4 obroty kołem kierownicy, żeby przejechać z jednej na drugą stronę. Gdy ustawimy to na maksa, wtedy wystarczy w zasadzie jeden obrót. Półtora. Tak jest, półtora obrotu. Nie zaleca się używać tego systemu podczas jazdy po drogach publicznych, gdyż jest to niebezpieczne. Ciągnik rozwija prędkość 50 km na godzinę i uwierzcie, przy prędkości 40-50 km na godzinę delikatny nawet ruch kierownicą sprawia, że ciągnik od razu skręca. Półtora obrotu, by dokonać pełnego skrętu z jednej pozycji maksymalnie skręconych kół na drugą. Trzeba uważać. Przedni napęd jest załączany tym przyciskiem. Pewna wada tego rozwiązania jest taka, że podczas transportu, czy też podczas wjazdu na drogę, gdzie niepotrzebny nam jest przedni napęd, trzeba pamiętać, by go wyłączyć. On sam, ciągnik sam nie rozłącza tego przedniego napędu. Jest to pewna wada
Po prostu operator musi być świadomy tego, co robi. Używając tego pokrętła możemy tylko delikatnie unieść maszynę, na przykład podczas pracy, jak nie ciągnik, nie wiem, nie daje rady, albo chcemy, żeby tylko delikatnie spulchnił glebę z tyłu lub delikatnie uniósł maszynę. Oczywiście jest również blokada. Po jej załączeniu nie działają żadne funkcje podnośnika. Przydatne podczas transportu, żeby nam niechcący nie opuścić kultywatora lub też brony talerzowej czy pługa podczas transportu na asfalt. Mogłoby to się źle skończyć oczywiście dla asfaltu. Tutaj jest sterowanie gazem ręcznym. Można sobie ustawić poziom gazu ręcznego. Widać, co się zmienia. Teraz zmniejszymy. A tutaj można sobie ustawić, tak jak już mówiłem wcześniej, poziom obrotów silnika podczas pracy, na przykład, no nie wiem, w polu i na uwrociu. I to w zasadzie z takich głównych rzeczy to wszystko. Zapraszamy do przejażdżki na polu i sami zobaczycie, jak to działa. Ruszamy. Jak widzicie, przód się trochę unosi. My tutaj odłączyliśmy cały obciążnik przedni, żeby pokazać Wam, że ciągnik jest stabilny. Nawet przy pracy, zaraz sobie zobaczycie, nawet przy pracy bez przedniego obciążnika ciągnik daje sobie radę. Pracujemy na biegu B4 7,4 km na godzinę i mamy 1670-1700 obrotów silnika. Ciągnik nie klęka, nie pęka, daje radę i pracuje bardzo dobrze. Kultywator pracuje na głębokość około 30 cm. Tu nie jest jakaś strasznie wymagająca gleba, bo to jest prawdopodobnie piąta klasa, być może troszkę czwartej, ale raczej piąta, piaszczysta. Ciągnik daje sobie radę, nie mieli kołami. Podnosimy teraz. Uwaga. Przód delikatnie unosi się do góry. Mamy obciążnik. Pracujemy z nim, ponieważ jest to po prostu bezpieczniejsze, szczególnie w transporcie, ale nawet podczas pracy bez obciążnika nie jest to problemem. Ciągnik śmiało mógłby pracować bez obciążnika. Po prostu z obciążnikiem jest lepiej dociążony, ale standardowo używamy ciągnika sześciocylindrowego i on też pracuje z obciążnikiem. To on też pracuje z obciążnikiem. Także naprawdę Kubota daje sobie świetnie radę i no, zaskakuje mnie osobiście, zaskakuje tym, że czterocylindrowy ciągnik pracuje tak jak ciągnik sześciocylindrowy. Niczym mu nie ustępuje. To niczym mu nie ustępuje. O, widzicie? No, przy wyciąganiu coś tam widać, że brakuje tego obciążnika, ale to nie jest na tyle jakby negatywne, żeby nie pracować. Teraz ustawiam przekładnię w tryb automatyczny. Tutaj się pojawił napis auto i zaczynamy pracę. Opuszczamy. I teraz mamy 1100 obrotów, ciągnik pracuje 3 km na godzinę, jedzie z prędkością 3 km na godzinę, wciskamy pedał gazu i teraz i ciągnik automatycznie będzie zmieniał przełożenia.
Pamiętajcie, że z tyłu jest kultywator 3 metry, 10 zębów, które pracują na szerokość, na głębokość około 30 cm. Cóż, nasz redakcyjny test Kuboty M7000 trzeciej generacji powoli dobiega końca. Jest to ciągnik, który mnie osobiście bardzo zaskoczył, oczywiście pozytywnie, gdyż nigdy bym się nie spodziewał, że czterocylindrowa maszyna będzie miała prawie takie same, a właściwie takie same parametry pracy jak ciągnik sześciocylindrowy. Gasimy. Wychodzimy. To jest ciągnik, który naprawdę zaskakuje. Naprawdę robi to pozytywnie. I naprawdę jest bardzo fajnie dopracowany i bardzo przyjemnie się nim pracuje. Na koniec pozostaje się pożegnać. Skoro zaczęliśmy po japońsku, kończymy również po japońsku. Sayonara!